było smutne. Że nie można używać miktujek szybkości. Bo mody! Dobra, Ubisund, gdzie jestem? Jestem tutaj. Pójdę sobie do lasu. Najlepiej jakiegoś hałasu, może się ją swoją znajdę. Już nie wiem, gdzie mogę jakieś jaszczurki znaleźć. Ale gdzie ja znajdę ognisko salamandry, czy jak to się cholerstwo nazywało? Może wydodę na bagno? Nie, znaczy na bagnie znajdę sobie węże błotnistę. A ja chyba pójdę w stronę węża błotnistego. Czyli muszę, o Jezu, taki kawałek przejść. Ale po drodze jest kilka lasów. Jakoś to będzie. Nie mów, że mody tylko hard mode bez mikstury szybkości. Nie muszę. Gram na hard mode. Beautiful to powiedziałeś. My nie gramy na bolach, my nie gramy w zabugowaną grę, która no ledwo co działa przez mody. My gramy na hard mode. Ale ten łuk jest... Halo. Za bullshit łuk. Patrzcie, strzelam. Strzelam do tego czegoś i... What the f... Ale te łuki są useless. Od razu wiedziałem, że będą pomocy. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Chciałem powiedzieć, że to, co napisał Mysłus, to kłamstwo i pomówienia. Dziękuję za uwagę. Dokładnie nie. Nie chciał. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Uiii. Trzeba znaleźć gdzieś jaszczury. Ja pierdzielę, gdzie był... Wiem, gdzie znaleźć węża. Wiem, gdzie... Niby mogę znaleźć się swoje, ale nie wiem, gdzie mogę znaleźć węża. Fu! Jezus, salamandy ognistą. Znaczy, jaszczura ognistego. Znaczy, takiego real life jaszczura wiem, gdzie znaleźć. Znam typa. Znam jaszczura, ale to już swoją drogą. Chodzi mi bardziej takiego ognistego jaszczura. W sensie, że z gry. Dementy nie ma tu mocy. Nie masz tutaj władzy. What the fuck? O, what the fuck? Ej, co tu się od... What? 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 To jest, że są nad wodą. Że tu wszędzie jest woda. No najpierw sobie znajdę cieniostwo ja. Ciemne swoje są albo w jaskiniach, albo w lasach. Jestem w głębi lasu, więc może jakiegoś ciemne swoje znajdę. Ale dobra, dobra. Tu są krytoszczury. Gdzie dzielić krytoszczury? Fak, 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 fak. Panie cieniostwój. Do you live in this fucking forest, Gump? Or not? I need to find ya. Kurde. Ten głupi dziabąg. Ten głupi dziabąg. Gdzie ten głupi dziabąg? Panie cieniostwój, ty mendołysa. Gdzie jesteś? Ubisund. O, jestem przy obozie na bagnie? Szybciusieńko znalazłem się tu. Jest! Hello, hello my little friend. Chciałem cię zaciukać. Bang, dobra. Cieniostwo z dyni. Albo mi się wydaje, albo tutaj będą na nadbrzeżu. Ugniste jaszczury. Albo mi się faktycznie tylko wydaje. Chyba, że to jest inne miejsce. Gdzie tam? Tu nie ma jaszczurów. Dobra. W pierwszej kolejności idę ubić węża. Ubiję węża. I poszukamy tych jaszczurów. Cieniostwo ja mam z głowy, w ogóle sobie save'ne. Jedziemy na obóz. Do obozu na bagnie. A no coś tam znajdziemy. W ogóle czy ja jestem już w piątym rozdziale, czy w którym rozdziale? Jest gdzieś napisane, czy coś? Halo?
Nie. Już. Nie pamiętam, w którym rozdziale jestem. Piątym? Może czwartym? A, także tak, zajrzę sobie do kupca. A już będziemy miał jakąś fajną brońkę. Lepszą od tego czegoś, co mam przy sobie teraz. Jakieś ogniste jaszczury byłyby fajne. Jaszczurzyska. Jaszczurzyska. Ale nie, masz jakąś może bardziej sprecyzowaną miejscówkę? Bo wody to jest od cholery. A mózga w sumie nie męczy. Kurde, chopie, nie tyle nie męczy, co ma taki, nie wiem, klimacik? Czy może nie tyle klimacik, co... tyle klimacik, co taką nostalgię wywołuje w tym grze. Czy w sumie ma to i to. Znaczy, dobra, no dzięki, Arki. W sumie od razu ogarnę. Gdzie to jest? Jaszczury, jaszczury, jaszczury. O, jadne, zanim się to załaduje. Aha, dobra. Tutaj są, spoko, spoko. Danke schön. Nad wodą. Gdzie? Wszędzie woda. Wcale nie ma wszędzie wody. Ale to nie jest tak daleko. Przynajmniej. Także idziemy ubić węża. Ubijemy te salamandry głupie. Czek to, co to jest. No i będziemy mieć składniki na ulumulu. Aha, dobra. Wpadałoby jeszcze do kowala wpaść. Wpadałoby do kowala wpaść. Ja. Węże powinny być gdzieś tutaj. A Pepo sobie zapiszę. Nawet dwa węże są, dobra. Złabię go. Okej. Fuck, fuck, ale kurde to bije. Głupie węże. Głupie węże. Dajcie mi jakąś zioła tobie. Zioła są zawsze najlepsze. Nowy laptop Omen. Tak potężny, jak ma nowy wysyłaczem. Czyli to znaczy, że to jest jakiś beznadziejny laptop. Z drugiej strony sam chciałbym kupić jakiś laptopik. Nie tyle do grania, nie wiem, żeby mieć jakiś, nie wiem, do filmów Netflixa i oczywiście do Worda, żebym miał jak pisać poza domem. Że w sumie przydałby mi się taki laptop jakikolwiek. Jakiś duży nawet. Kupiłbym laptop jakiegoś za 1300 zł. Byleby, w sumie nawet netbook by styknął. Właśnie nie, wolałbym coś z napędem. Bo już w moim podstawowym komputerze nie mam, nie mam napędu. Także przydałoby się jakieś urządzenie z napędem. Ale tak czy tak, przydałoby się jakiś laptop taki tani, żeby był do podstawowych rzeczy, jak mówię, Netflix i Worldik. Ewentualnie Heroesy 3. Także nawet tableta tak przystosowują. Nie no, ja sobie bym nie wyobrażał na przykład pisać na tablecie, jak? Ja ci, te ekrany dotykowe są tylko, nie wiem, do... Musisz uważać. Klikajów są takich, klikajów. Zmuć się! I karcianek. Chciał ktoś? Dobra, co tu masz, kolego? Masz jakieś fajne miecze? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To chyba ci mogę coś sprzedać. To się już więcej nie powtórzy. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Pyk, pyk. Może. Pyk, 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 pyk,
Dobra. Daj mnie twoją miodę. Nie powinienem. Wszystko co masz. Możesz zajrzeć do tego, co w obozie kawalerna się chowa. Czekaj, lepiej się. On tam chyba nie zła sortyment. O, czemu nie? Czemu nie? Zajrzymy. Będzie po drodze w takim. A nie, nie będzie po drodze. Od razu wiedziałem, że będą. Typu nie będzie po drodze. Co mówisz przy obcych? To nie było zbyt mądre. Jak to sensownie zrobić? Mikstury ci dam, bo i tak nie będę używał. Znajdę jeszcze te. Nie wiem. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Masz z bana. I brzytwę. I kubki. I kły. I kubki. I talerze. I tyle ci dam. Więcej nie dostaniesz. Nie dla psa. Jakie chciałbym? Nic nie kupuję od tego typa. Save, dobra. No dobra, mamy kawałek. Mamy kawałek do przejścia, ale okej, da się to zrobić. A później jak już wszystko będziemy mieć, to zerkniemy tam do typa od kawalerna. A no tutaj będzie coś ciekawego. Divinity Original Sin to fajny RPG? Nie grałem, więc ja ci nie podpowiem. Ale oceny ma podobno niezłe. Są jakieś. Planowałem grać w Divinity jakieś tam, nie wiem, Divinity 2. Jako Drago, czy coś jakiego. Nie pamiętam. Nie pamiętam tytułu, ale. Od razu. Jakieś tam Divinity miałem zainstalowane, zrobiłem postać i tyle. Zawsze to samo. Remaster Wiód Baldura to jest fajny. O tym bardziej się nie powiem. Remastera nie grałem. I mi to podobno arcydzieło. A. Arcydzieło to ja właśnie ściągnąłem na dysk. Jeśli chodzi tu o RPG. A no chyba, że tak. Wyciągnie mnie do RPG tego typu. A mnie właśnie nigdy do klasycznych RPGów nie ciągło. Chociaż w sumie grałem w Dragon Age'a, o ile można nazwać to turowym RPG-em, przynajmniej jedynkę. Grałem Neverwinter Nights, jedynkę ze wszystkimi dodatkami. Ale więcej i więcej to nie miałem okazji. Kusi mnie, żeby obczaić jakieś Neverwinter Nights 2. Już w sumie nawet mam... Już nawet mam w pudełku grę i to dwa razy. Mam dwa razy po pudełku. Kupiłem kiedyś, bo myślałem, że tego już nie mam. A jak przyszedłem do domu, zobaczyłem na półkę, o kurde, ja już miałem to miałem? Kupiłem dwa razy tą samą grę, ze wszystkimi dodatkami. Także siedzą, no, dwie kopie na dysku. Tu, na dysku, na półce stoją. Też siedzą. A, można by kiedyś to zobaczyć, obczaić. Kiedyś. Dobra, to będzie gdzieś tu. Chciałem kiedyś spróbować Divinity, ale po części sumie to stwierdziłem, że to nie jest RPG dla mnie. Tak samo ja próbowałem kiedyś się przekonać do Pillars of Eternity. Podobno genialne, świetne arcydzieło. A jak zacząłem grać, tak nie spacjałem. Czy fajnie się postać biło? Postać sobie zrobiłem, nawet przyjemnie się biło. Ale jak już zacząłem grać, tak po 5 minutach wyłączyłem. Bo to też nie jest dla mnie. Zrobił Battlefield 2, zapowiedział się na dobrym grę, ale okazało się, że będę pierwszy tu skip. No właśnie, Dezen nie będzie. Nie będzie, bo ponoć... Gdzie ja jestem? Bo ponoć DICE zrobi jakieś tam zmiany w skrzynkach. Tak. To jak wolą te. Tak jak fani chcieli. Że nie będzie takiego pay to skip jak... Nie wiem... Zapowiadało się, że będzie. Zapisałem, rany boskie.
No i po co ja na tą wieżę wylazłem? Nic tam nie było, i na dół. Wiesz, są szkielety, jak na dół idziesz. Mówisz? Ja tam ze szkieletami sobie dam radę chyba. O Jezus! Komusu, gra jest taką. Buta wjechał, kurde, Bruce Lee, Chuck Norris. Kurde, znalazłem coś, gdzie jeszcze nigdy nie byłem. By the way, jeszcze wojny mają być w Eleksie podą. Mają być, czy akurat ten, widziałem filmik. Film od TVG, recenzję Alexa. Gościu bardzo psioczył na polski dubbing. I z tego co słyszałem, nie dziwię mu się, to wygląda tak sztucznie, to będzie tak słabo. Się nie dziwię, no, mam nadzieję, że będzie można zmienić jakoś język. Oczywiście do bugów tam można wybaczyć, bo to tak czy tak, będzie czy później będzie załatane bugi. A drętwa walka to jest już klasyka. Klasyka gier od Piranii, więc do tego można już przywyknąć. Można to zaakceptować. O. Ale gdzie ja wlazłem? O kurde, niewidzialny szkielet wojownik. Tam znajdziesz pokój z kretem magiem, gdzieś książka nazwie Hyomanin. Dobrze chyba. Ja wiecie, że jak oni tu... Dobra, czyli tu już było takie kółeczko. Mogę sobie tu w dół pójść, tu się zakręcało. Pójdę w tą stronę. To jest najbardziej popierdzielone jaskinie, jakie widziałem. Zróbmy sobie takie jaskinie, żeby się mógł pogubić, wiecz. Bo czemu nie? Because fuck you, that's why. Dlatego zrobimy takie. Chyba tam widziałem, że można coś tam dalej pójść. Ale tam pójdziemy za chwilę. No, ale no cóż. Znaczy tak, 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 było tam, widziałem, ale tam na razie nie pójdę. Pójdę tam za chwilę. No i popatrzę sobie, co tutaj jest. Jak na razie widziałem, że Alex no, zapowiada się co najmniej na średniaka. To nie będzie jakieś arcydzieło, to nie będzie coś tam, nie wiem. To nie będzie jakiś drugi Wiedźmin czy Gothic. No ale no. Nie możemy mieć wszystkiego. Po prostu dostaniemy średniaczka. Uff. Ale dopóki to będzie tak dobry, przynajmniej będzie próbował być tak dobry jak Gothic, to czemu nie? Niech wyjdzie, stanieje, sprawdzę. Kurde, ile szkieletów, panie. Chodź, 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 chodź. Opa mi wjechał. Nie ma tak dobrze, wybiłem wszystkie szkielety. Aleluja i do przodu.
Maga teraz zabij, bo on wezmie więcej. Dobra, gdzieś ten mag? A faktycznie jest ten cholerny mag. Był mag, nie ma maga. Jest wino za to. A co my tu znajdziemy ciekawego? No na razie to nic. Ewentualnie jakieś napoje. Ale ten mag słaby. On nie był słaby, po prostu ja jestem koksem. To ja jestem bogiem. Uświadom to sobie. Sobie ziom. Dostał 4 ciachnięcia i w proch. No, wiesz, no. Jak to pamiętamy z gier takich jak na przykład... takie gier jak na przykład Elder Scrolls, magowie, cóż, mają zwykłe szaty, oni nie mają żadnej zbroi, więc mają małą wytrzymałość. Co najwyżej mogą sobie jakieś szary ochronne dać, jakieś, nie wiem, bariery ochronne, powłoki ochronne, nie wiem, jakiegoś magicznego kondona na siebie założyć. Bruce Lee. Nie wiem, chciał mi skopa zasadzić. Jak przez książkę, to wystartuje ci quest. O, to coś nowego. Astronomia Chromanin. Ten, który zechce wyrzec się ścieżki występu i błędu i zechce podążać drogą prawa i porządku, pozna prawdziwe światło mojej potęgi. Dane mu będzie użyć jej, by skruszyć ogniwa tego świata i pośród najwyższą nagród Chromanin. Będzie starał się zobaczyć sprawę w jej całości i mnotuje jej się podjąć. Bla, 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 bla. To jest za questa. Nieznajomy. Zabierając wieżę biały tajemniczo graczną do szkieleta, to magia, to chyba nie magicz, bla 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 bla. Będzie stała się bla bla bla. Nie ogarniam. Nie widziałem tego questa, no ale co z tego? Sobie najwyżej teraz położę tutaj, pozabijam szkielety czy coś innego, nie wiem. Hello darkness, my old friend. We see we are again. Aha, dobra, tu już się kręcimy w kółeczko. Zaraz poszukam, gdzie są pozostałe książki. Ja w międzyczasie idź ubić te smoki. Czekaj, bo się na razie błądzę po tej jaskinio cośu. Nic tu nie ma. Mięsko sobie wpierdzielę. Mięsko najlepsze we wsi. Lepszego mięska tu nie znajdziecie. No chyba, że ryż. Ale ryż jest taki... O Jezu, ja tak lubię ryż. Ja tak lubię chińszczyznę. W sensie jedzenie. Przecież tą drugą chińszczyznę też lubię, ale to już swoją drogą. Zaczęliście gadać o Lex, zaczęły mi się pojawiać propozycje oglądania na innych kanałach. Widzisz, to jest magia. Dobra, czy tu gdzieś będą te jaszczurzyska? O! I są. Ognisty jaszczur. O kurde, to bije, zabij go! No przecież go... To za głupi jaszczur, ja cięż. Ja
No, no fuck, 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 fuck. No to zrobię to sticky peasy. Aha, do wody nie wejdziesz. Pieszczy. Dwa. Ubite, jestem bogiem. Uświadomcie to sobie, ziom. O, więcej jaszczurów, dobra, nie. Można na chwilę ubrać sobie element, albo tak. Tam tak, albo tak. Teraz mogę iść albo do Kawalorna, ale on jest cholernie daleko. Albo iść do orków. Dobra, nie. Nie bawimy się w podchody. Co będzie, to będzie. Halo? Pani gro? Czy ty się chciałaś? Pani gro? Ale... Dlaczego mi to z Why? Bo się odwiesi. Myślisz, że się odwiesi? Panie Gro, idź pan. Przeklęte młody. Dobra, nie ma wyboru. No